Kogo kochasz najbardziej? Moją mamę. Dlaczego? Moją mamą. Odyszka. Troszczy się o ciebie pewnie. Tacy są, szczerzy, pogodni i spontaniczni. Dziś o sobie oraz swoich sprawach mówili głośno. Dziś świętowali Międzynarodowy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Czym dla ciebie jest ten dzień dzisiejszy? Fajnie jest, bo to jest o godność osób niepełnosprawnych. Co to znaczy? O co tutaj chodzi? No chodzi o to, żeby być dobrze z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W miarę upływu lat zmieniło się postrzeganie osób niepełnosprawnych, mówi Iwona Godek, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Kielcach. Kiedy ulicami naszego miasta przechodził korowód uczestników Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, wielu Kielczan biło brawo. W tym roku szli tak po raz 15. Mimo że wiele przez te lata się zmieniło, to niestety nasze hasła wciąż są aktualne i wciąż osoby niepełnosprawne muszą walczyć z marginalizacją, z dyskryminacją, muszą się domagać swoich praw. I dlatego oni sami, a wraz z nimi rodzice, opiekunowie i przyjaciele, najpierw spotkali się w Bazylice Katedralnej na uroczystej mszy świętej, a stąd wyruszyli z transparentami, a przede wszystkim z uśmiechami na twarzach, przez centrum miasta do Parku Miejskiego. Ten marsz był też okazją do pokazania, jak wiele w Kielcach jest placówek świadczących różnorodną pomoc osobom niepełnosprawnym i jak są potrzebne. Aneta nie wyobraża sobie dnia bez zajęć w środowiskowym domu samopomocy przy ulicy Kołłątaja. Cieszę się. No, po prostu jak nawet wolno w domu, jak mi było, to ona tęskni bardzo za paniami. To są kochane panie, anioły. Przepiękne tam jest życie. Normalnie, no i skrzydła, no, ja bym miała, tak tam z dzieckiem lecę. W Kielcach akurat jest świetna współpraca stowarzyszeń i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i w ogóle miasta samorządu kieleckiego. I w związku z tym udało się jakby budować system opieki osób z niepełnosprawnością intelektualną, tym czym my się zajmujemy i kogo wspieramy, bo jesteśmy stowarzyszeniem rodziców, wszyscy jesteśmy rodzicami, mamy dzieci niepełnosprawne. Wspieramy i rehabilitujemy od urodzenia do późnej starości. Ten system, wiadomo, jest nieszczelny, jest wiele luk, jest jeszcze wiele potrzeb, wiele brakuje miejsc, ale dzięki temu uzupełniamy się, bo zarówno jak i stowarzyszenie prowadzi placówki, tak i miasto w te luki wchodzi i prowadzi również placówki swoje. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czyni tu bardzo wiele dla różnych grup ludzi niepełnosprawnych. Proponujemy różne formy opieki i rehabilitacji, ale najważniejsze jest to, że oni każdego roku o tej porze idą przez Kielce i mówią nam, jesteśmy, przez to nas wychowują, nas zdrowych i przyzwyczajają do tego, że są normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy żyją obok nas i tak powinni być przez nas wszystkich traktowani. Z tego się najbardziej cieszę, że mają tą siłę i ten dynamizm. Patronat nad obchodami Międzynarodowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną sprawował prezydent Kielc Wojciech Lubawski.